Rodziny, które mają choć jedno dziecko z niepełnosprawnościami, mogą wystąpić o wydanie leszczyńskiej karty rodziny wielodzietnej. Uprawnienie do korzystania z tej karty mają osoby, które mają przynajmniej trójkę dzieci, natomiast jeśli ma się jedno dziecko niepełnosprawne, to niezależnie od liczby dzieci można być objętym tą kartą, a ta karta daje duże zniżki, bo mówimy tu o zniżkach do kilkudziesięciu różnych przedsiębiorstw czy instytucji w mieście Lesznie, też instytucji publicznych jak teatr czy inne instytucje, MOK i tak dalej, ale też przypomnę, co jest dość dużym pomocą, w przypadku osób objętych tą kartą my w całości dofinansowujemy żłobki, tak? Czyli to jest kwota 1000 zł miesięcznie. Od momentu, kiedy w ubiegłym roku leszczyńscy radni podjęli uchwałę przyznającą kartę leszczyńskiej rodziny wielodzietnej, rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne wydano tych kart 98. Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do programu szczegółowe informacje na temat karty leszczyńskiej rodziny wielodzietnej znajdą na stronie internetowej Urzędu Miasta.